Cześć, witajcie na moim kanale. Ja jestem Weronika. W dzisiejszym odcinku kto zgadnie, jaką rzeczą jest, ten może to kupić. Dzisiaj jestem Oliwier, Maja, Pola, Michu, Olek, Dominik. Możecie mi zadać 5 pytań. Tylko 5? Zaczynamy. Zasady są proste. Tutaj są różne karteczki z różnymi rzeczami, które każdy z nich będzie musiał wylosować i jeżeli zgadnie, jaką rzeczą jest, to po prostu mu to kupuje. Będą ograniczone kategoria i jaki sklep wybierasz, bo to jest kluczowe. Szczerze, nie mam bladego pojęcia, więc stwierdziłem, że trochę poromantyzuję moje życie i lecimy do iSpota. Dobra, jestem już pod iDreamem, więc idę. Aha, czyli nie zgadł? A i tak dostanie coś. Wybrać swoją rzecz, tak jak już wam wspominałem. Nie. Ale przecież nie odgadł hasła, to o co chodzi? Nie mam bladego pojęcia, co to jest. Ryzykuję po prostu wszystko, bo wydaje mi się, że mam jakąś elektroniczną rzecz. Jest jakaś mała elektroniczna rzecz, ale że ostatnio potłukł mi się telefon, to chyba wybiorę sobie jakiś telefon. I teraz tutaj jest iPhone 12, 14 Pro Max. No dobra, ale nie zgadł, więc won, tak? O 30 tysięcy złotych. Wybieramy iPhone'a za 10 tysięcy złotych. To ja ci już pokażę, co masz. Dobra. Mogłeś obstawić i w sumie mogłeś zrobić zakup w tym sklepie. Mogłeś dlatego, że miałeś laptopa. Serio? Dobrze, czyli tak, nie wygrał, wyszedł na łap serdaka, który chce jak najwięcej się napachać, nachapać i ostatecznie wygrał. Dobrze, elegancko. Ej, no. Przez chwilę przez głowę przyszło mi... Ale postawiłeś na telefon do mojej ręki. Ciężko odpowiedzieć. Ciężko? Bo są takie, że może... Znowu coś zacina? FFFF? Jestem czy nie? BF? BFF? Być, ale też takie są, że na przykład może być bardzo mała. Czy możesz mi powiedzieć, jaka to jest rzecz? Nie. Czyli teraz zostało mi jedno pytanie? Tak, ostatnie. O nie, najgorzej. Czy mam to na sobie teraz? Nie. To jestem w dupie. No trochę. Ale zostaną się spokojnie i lecimy. Źle zadają pytania. Kompletnie nigdy chyba nie grali w Akinatora. Do sklepu. Ja wybrałem sklep iSpota, bo wydaje mi się, że mogę mieć słuchawki, a powiem wam dlaczego. Berka mi powiedziała, jestem przedmiotem, który może być większy lub mniejszy od mojej ręki. A właśnie są większe albo mniejsze słuchawki. I też można mnie założyć. A słuchawki też można założyć. To tak mi delikatnie zatrybiło w głowie. Tam się coś rusza czasem. Gdzie ja znajdę słuchawki? Witam bardzo serdecznie. Coś mi się to przypomina, że jedna osoba tak robiła. Ja wybrałem AirPodsy drugi. Dlatego mogli iść do ten Media Expert, najtańsze. I było wow. Ale jesteś kozak. Drugiej generacji Pro za 1000 zł. Wydaje mi się, że mogę to mieć. Że mogłem to skatnąć. Jestem skurczybykiem fajny. Czyli co, twoja definitywna odpowiedź? Tak, słuchawki. Słuchawki, tak. Dobra, uwaga, uwaga, co się kryje, odpowiedź. O! Masz słuchawki do kasy. Fajnie wygląda bardzo w ciąży. I dziękuję bardzo. Będzie oszust, czy boisz się pozwu? A ona wysłała pozwy? No to ja bardzo chętnie oczywiście. Jak najbardziej. Słuchawki. Nie cierpię takiego kontentu. No już to kończmy, no zobaczmy. Słuchaweczki. A nie masz Pauliny w ogóle tam? W ekipie? Dostała już wypowiedzenie? Dla ciebie gratulacje. Bardzo dziękuję, bardzo dziękuję. Jasna dupa, no masakra, masakra, masakra dzisiaj z internetu. Ajajaj. Dobra, trudno. Chyba burzę. Małe i duże, no mam nadzieję, że zaraz wiesz co, aż zobaczę, jak pogoda w ogóle wygląda. Zapowiadali, nie? Na Trójmiasto burzę. Dobra. Patku, muszę ci powiedzieć, że w sumie to nie wiem. Czyli są po prostu i większe i mniejsze te rzeczy. Mhm. Czy to jest rzecz związana z ubiorem, z garderobą? Może być. Czy to jest dodatek, typu nie wiem, torebka, czapka? Może być. Coś? Może być. Sandro Głuszczyk, bardzo dziękuję za podrobanie pakiet wspierania. Serduszko dla Sandro, moi drodzy. Jeśli mógłbym prosić. I OM otrzymał wspieranie. Z Gdańska? Blisko Gdańska. Mówiłaś, że możesz odpowiedzieć tylko tak lub nie. No, no tak. Nie mam pojęcia, o co chodzi. Może to być coś związane... Bardzo, bardzo dziękuję, Sandro. ...z ubiorem i może to być część garderoby. Może to być coś związane nie z garderobą, bądź nie z rzeczami. Może być. Czy to jest naszyjnik? Może być. Ja wybrałam Sephorę, idziemy do środka i zobaczę, czy udało mi się zgadnąć to, co miałam na czole. Mogłam mieć kategorię mocno ogólną, na przykład beauty. I to jest mega szeroko pojęte, no bo to mogło być równocześnie coś do... Kategoria beauty? Ubrania. Mogło być równocześnie coś z dodatków. Mam wypatrzone generalnie te perfumy. I po prostu będzie to mój traf. Jeżeli mi się nie uda, no to trudno. Jak byliśmy tutaj na odcinku Przemka Pro, to wypatrzyłam sobie te perfumy, więc może akurat mi się uda mieć kategorię generalną, ogólną i będzie to coś, co trafi w moje ręce. Dziękuję bardzo. No ja również dziękuję bardzo. Ja muszę sprawdzić. Radzi glebę zaliczyła? Kurczę, podaj czas, zobaczymy sobie później. Kurde, nie wiem jak to się sprawdza, chyba tak się sprawdza. Nie, albo tu się sprawdza? Dobra, to były te perfumy. Dobra, ja tak spoglądam. Ja ciągle myślałam, że ona ma ciemne włosy, nie wiedziałam, że ona ma jasne z tyłu.
pokrzęp. Ej, kolejne wspieranko, moi drodzy. Serduszka dla Sandro Głuszyk, proszę tutaj. Bardzo, bardzo dziękuję, dziękuję bardzo. Bardzo, bardzo dziękuję, dziękuję bardzo. 5 do eksperiencji w ogóle dzisiaj. I Natka dostała. Gratki, Natka. Cały czas na werkę, czy może jej wzrok mi coś powiem. Przyjdź z konkretną rzeczą, ja ci powiem, czy mogę ci to kupić. To? Tak. Jesteś zdecydowana? Jestem zdecydowana. Dobra, twoja karteczka to dowolna rzecz. Czyli mogę ci to kupić, ale... O nie, mogę wziąć laptopa za 10 tysięcy. Fajnie. Udało ci się, Maja. Gratulacje. Dzięki wielkie, mega się cieszę. Najlepsze jest to, że miałaś kategorię dowolna rzecz na samym początku. Tak. Ja się stałam zmierzącą i mam ci powiedzieć, jak mam ci odpowiedzieć. Tak, ale cieszę się. Wyszło fajnie. Dobrze. Dziękuję bardzo. No i fajnie, pozytywna chociaż. A nie jak ten pierwszy gościu, co mówił, biorę z iPhone'a. No, lubię te odcinki u ciebie, bo tutaj zawsze, wiesz, można coś fajnego mieć. Dobra, daj. Czy jest to związane ze sportem? Bardzo dobrze. Nie. Czy jest to związane z ubiorem? Nie. To już wykorzystałem dwa pytania. O nie! Czy jest to związane z biżuterią? Nie. Czy jest to związane z kosmetyką? Też nie i zostało ci ostatnie pytanie. Aha, okej, okay, no to super. Czy jest to związane z elektroniką? Kezu Heilig, tak, będziemy oglądać dzisiaj. Też nie. Wiem, co to jest. Co myślisz, co masz? Jakbym miał mówić, w notatkach sobie rozpisałem całą rozpiskę, co mogę mieć i co nie mogę mieć. Więc wydaje mi się, że mogę mieć znowu obuwie. New Balance, wrócimy sobie. Tak? No, wrócimy sobie. No to dobrze, wrócimy. Z moim Ale fajnie w ogóle, że ten, że ona nie mówi im, zanim wejdą do sklepu, no nie zgadłeś, tylko wchodzi z nimi do sklepu, oni sobie coś wybierają i ona im mówi, no nie zgadłeś, nie dostaniesz tego. Sklepem, który wybrałem, jest New Balance, więc wchodzimy i bierzemy buty, bo wydaje mi się, że to musi być to obuwie. Zapytałem się o rozmiar Mai, bo jak coś to dla Mai. Nawet se rozmiar wybierają, czajcie. Wziął, żebyśmy mieli razem matching, dlatego muszę wybrać jakieś inne. To jest mój ostateczny wybór. To na tej karteczce kryje się teraz... Zajwo, siemaneczko, dziękuję za 9 miesięcy wspierania, stary. Młody. Bardzo, bardzo dziękuję. Doceniam. Co to miałeś za kategorię? Uwaga, uwaga. Dobrze wykmi. Owoce? Naprawdę? Tak. Serio? Ja cię kręcę! Więc... Odłóż te buty, człowieku, nie kompromituj się. No nie tym razem z Miwolkami. Ale z Mają złapało mnie to za serce, fajnie, że chciałeś tak, kupić Mai. Cieszę się z tamtym. Złapało mnie za serce, fajnie, że chciałeś to kupić. To jej kup. Za swoje pieniądze. Bo wiesz, dalej mi służą, jak mówiłem, służą mi i są to dobre buty. Są już buty. Trochę obrudzone. Nie są obrudzone. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ciekawe jestem, co trafia. Kosztuje to więcej niż 200 zł? Albo może kosztować? Może kosztować więcej, no. Czy jest to coś związanego z elektroniką? Nie. Czy jest to coś związanego z ubiorem? Nie. Może perfumami jest to jakieś. Teraz pytanie, czy ryzykować czwarte pytanie na to? Nie, no dobra, ryzykuję z kosmetykiem. Albo nie z perfumami. Czy jestem perfumami? Tak. O! Czyli koniec w sumie. No, może zadać jeszcze jedno pytanie, jak chcesz. Aha, nigdy u ciebie nic nie wygrał. Ja bym powiedział na piąte pytanie, jak się czujesz, nie? Co u ciebie słychać? Czy jesteś szczęśliwa na przykład? Praktycznie. Czy jestem perfumami? Z kim? Możesz być. A, no to wszystko. No. Dobra. Wydaje mi się, że jestem perfumami. No i w sumie pójdę po jakieś i zobaczymy, czy to będzie. Moją kategorię są perfumy. Oczywiście Dior. My? Jestem pewna. Bon Sauvage. 100%, bo Werka powiedziała, tak? Tak Karolowi kiedyś. I idziemy do Sephory, wybieram sobie jakiś perfum i zagram z Werą papier kamień. Zaraz zobaczycie. O co? A, jeszcze. Jakiś perfum? Nie można mówić perfum, mówi się perfuma. Jakiegoś perfuma sobie idę kupić? Potrzebuję pomocnika, już na perfumach nie znam. Olek! Pomożesz mi wybrać perfum? Pomogę ci, Ten się zna na bank, wie, że mi dobrze, będę ładnie pachniał. To są moje dosłownie ulubione perfumy i musisz się powąchać. Dawaj, no, muszę. Nie mam trochę węchu, ale nie mam ogólnie węchu mocnego, ale jak jest mocny zapach, taki perfum, to i czujesz. Piękne. Perfumów. Ładne, no. Fajne, no. Bardzo ładne, przyjemniackie są, ale masz też ich różne wersje. Jeszcze Wera, teraz mam temat do ciebie. W teorii mogę wybrać każdy perfum, jakie chcę, ale chcę, żebyś jakby los zadecydował, czy to będą drogie perfumy, czy to będą tanie perfumy. Dlatego, że zagramy z papierkami. Okay. Jeśli wy... O! No i to gościu robi cokolwiek pod content. A nie, kup mi coś drogiego, bo masz pieniądze. Nie, właśnie, dawaj. Jeszcze robimy dodatkowy kontencik. Żebyś się zwrócił w wyświetleniach. Wygram? To biorę na Dominik fajny, Dominik w porządku ty. Pograłbym z nim w piłkę, nie? Perfumy ponad 400 zł. No. A jeśli przegram, to nie. Raz, dwa, trzy. A, przegram! Nie, to powinno być ponad 400 zł, a jak przegram, to mniej niż 200. O, czyli biorę perfumy za mniej niż 400 zł, czyli teraz zaraz musimy pomóc. Ale kochany, to chyba musimy pójść do innej drogerii. Dobra, biorę ten. Bierzesz? Biorę, no bo... Dior. Ładny, nie? Jest. To jest perfum, którego używam od 3 lat i akurat mi się skończył, więc bardzo dobrze, że go kupuję. Te mi się w sumie podobają? No i nic. Olek wszystkie wybierał za drogie. I gościu wybrał 399 zł. Dobra, czyli ty wybierasz? Tak, wybieram to. Możesz wybrać. No i byłem tego pewien, 100%, bo trafiłem z pytaniem idealnym. To tylko formalność, bardzo proszę. Bardzo dziękuję, bardzo miło. Pierwszy raz... Ale mu się spodenki porwały. Ja w ogóle wygrałem cokolwiek. Dziękuję bardzo. Zostały jeszcze takie kategorie jak... Dobra, to.
Dobra, tak. O, Pola. Ulubienica wszystkich. Czy jestem czymś do ubrania? Nie. Czy jestem interaktywna, w sensie elektroniczna? Tak. Czy można ze mnie słuchać muzyki? Można. Czy jestem głośnikiem? Tak. A, jest. Dobra, fajnie. Dobra, znane pytania chociaż. Akinator tutaj wszedł. Możesz dodać jeszcze moje pytanie. Jak się czujesz? No i bardzo dobrze. No i bardzo dobrze, widzicie? Poprzednio powiedziałem, jakbym miał piąte pytanie, to bym zapytał, jak się czuję. Jednak Pola, zwracam honor, sympatycznie, fajnie. No to co, przyszła kolejna mnie, moi drodzy. Fajnie. Ja wybrałam sobie Miło. iDreama. No i jak wiemy, ja mam głośnik, bo zgadłam od razu. Mega podoba mi się. Nie, no wiadomo, też do iDreama, nie? Marshall i fajnie pasuje do mojego pokoju, bo jest taki trochę vintage'owy. W ogóle jest bardzo, bardzo dobrym głośnikiem, ale jest to produkt drogi. Najbardziej chciałam tego Marshalla, co stoi tam. Mega fajny. Ten mniejszy, ale jest niedostępny. Jedyny, jaki jest dostępny, to jest ten duży. No a ten duży to już jest lekka przesada. No nie, wszystko. A ja ci powiem. Mówisz jak moja mama. Moja mama zawsze robi tak, ja przychodzę do niej, znaczy wcześniej, jak jeszcze mieszkałam w domu i się pytam, mogę wyjść na dwór? Zrób jak chcesz. Jak wezmę, to mi będzie głupio. Ale jest ładny. No mega jest ładny. Dużo ładniejszy niż tamten. No. Dobra, jak już tak mnie namawiasz. Weźmiemy ten. To była tylko farma. Ile kosztuje taki? Ja nawet nie wiem. Z 3000? Masz głośnik. On jest mega ładny akurat. No mega jest ładny. Fajny, bo wygląda jak wzmacniacz. Bardzo podoba i ja też sobie zamawiałam. O, to mamy takie same. Dobra, Pola, dla ciebie ciężkie, tutaj muszę ci dać. Bardzo proszę. Bardzo. Dziękuję bardzo, bardzo, bardzo fajnie. Ile kosztuje taki? A chyba dla nas niespodziankę. Dobrze, kochani, mam te słuchawki w domu. Znaczy gorszą wersję, ale mam. To postanowiłem, że jak zgadniecie dany numer, jak ja wybiorę, to możecie zgarnąć te słuchawki. O kurde! 1400 taki głośnik? No myślałem, że więcej, o tak. Myślałem, że trójkę. Wybieracie numer od 1 do 10. A 3K ten rozmiar, no to. I kto zgadnie, ma słuchawki, ale jak nie zgadniecie, to wtedy idą do. Jak dwie osoby zgadną ten sam numer i będzie on prawidłowy, to wtedy muszą zagrać papierkę. 7. Numer, który wygra słuchawki, to jest numer 10. Numer został wybrany, wybieracie numer od 1 do 10. Numer jak wybrałem, możecie zaczynać. 4. Też chciałem dać 4, to daję 5. 3. 3. 9. Otóż, drodzy państwo, moim numerkiem był numer 10. Nie zapomniałem. Czyli zostają 7. Ale emocje podbił. Tak, to by było wszystko w dzisiejszym odcinku. Widzimy się w kolejnym odcinku. Zobaczymy. No dobra, no można nagrywać takie...